Cześć, witam was w poradni. O, tutaj już jest event świąteczny. Ale dobra. Witam was w poradniku do personelu klasy D. Ale najpierw sobie w sumie zobaczymy, co jest w tym evencie. A więc... Znowu jest szkielet. A... No i nadal są te normalne tańce. Jakby ktoś się pytał, jak zatańczyć szkieletem, nie można być w ciele ofiary jak coś. A więc wpisujecie na klawiaturze Gingerbreads. Będziecie mieli w opisie. Po prostu jak na klawiaturze, nic nie odpalecie, tylko po prostu Gingerbreads. Ora, ale nie o tym poradnika, więc nie ma nic innego chyba. Pewnie są te nowe, te cukierki, co były na Halloweenowy. Więc nic już takiego nie ma. A więc nie o tym tak naprawdę poradnik. Więc widzimy się z chwilą. Dobra. Gdy się respimy klasą D, otwieramy oczywiście drzwi E klawiszem E i nie idziemy tam, bo tam się nie da po prostu przejść. Idziemy tu. Można szybciej, czyli shiftem. Oczywiście nie musicie za sobą zamykać drzwi. I pierwsze co, to szukamy ulepszarki. A więc tak naprawdę będziecie mieli teraz timelapsa, gdyż jak szukam ulepszarki. Ale właśnie, czekajcie. Przed tym właśnie warto znaleźć WC. Wiecie czemu? Bo można tu znaleźć kartę. Albo jakąś inną ciekawą rzecz. Choć nie zawsze się tu respi karta, ale też czasami może się zrespić broń, a więc mam teraz darmową broń. Więc dalej będziecie mieli timelapsa, bo najpierw trzeba znaleźć kartę, zapomniałem. A więc będziecie mieli timelapsa, jak będę szukać karty. O właśnie, teraz patrzcie, gdzie jest. Widzicie? Jestem w takim pomieszczeniu, gdzie na górze jest duża możliwość, że będzie karta. Oczywiście jeszcze możecie sobie tutaj wejść i sprawdzić. I tu też możecie sprawdzić, czy się respił szkielet. Czyli wchodzicie tu i patrzcie, macie ciała. Jak będzie jedno rozebrane, czyli to znaczy, że... Tu był, że jest szkielet w grze. Tutaj mamy klatkę 173, gdzie oczywiście nic nigdy nie ma. No i widzicie, nie mamy tutaj nic oprócz apteczki i to wam polecam wziąć. Apteczkę już mamy. Jak znajdziecie to adrenalinę, to możecie to wziąć, bo to was chroni przed 73. Znaczy, kurde, co ja gadam? Przed 049. A więc dalej tam timelapsik, jak szukam karty. A, pewnie teraz się możecie zastanawiać, ale po co ja tu wchodzę i sprawdzam? Jak ktoś się zastanawiał, to może dać lajka, jak ktoś się nie zastanawiał, to też może dać lajka. Ale i ten, bo tu czasami się respią szafki. A jak nie, to możecie mnie już poprawić w komentarzach. Ale kiedyś chyba tam się respiły. A jak nie, to możecie mnie poprawić w komentarzach. A więc dalej tam timelapse. No chyba.
O, widzowie, znaleźliśmy ulepszarkę, czyli 914, którą potrzeba karty. Dobra, a więc nadal timelapse. Właśnie, tutaj już będzie na 1000000% karta i cukierki od razu. A więc szukacie takiej, jak macie tą kartę, to bierzecie tą, a nie tą, bo ta pozwala na o wiele więcej rzeczy niż ta. I oczywiście możecie wziąć te tableteczki, bo one leczą do... Ale oczywiście nie może nam otworzyć cukierków, bo żeby otworzyć cukierki musicie mieć nie checkpoint, tylko taki znaczek. Ale dobra. I teraz idziemy do ulepszarki, bo ona otwiera ulepszarkę. Każda karta ulepsza ulepszarkę. I tą kartą już tak naprawdę możecie wyjść. I tak naprawdę... Nie wiem. Ale no, możecie już wyjść. Ale to potem. No więc tak naprawdę idziemy teraz do ulepszarki. To jest timelapsik. Kurde, widzowie, szybko nam poszło. A więc, o kurde, ale tu ładnie jest. A więc teraz tak naprawdę ulepszamy kartę, co jest jedną z najważniejszych. Oczywiście zamykamy drzwi, żeby tutaj SCP-ek nie wlazł, no chyba, że jest komputerek i tutaj macie lepszą kartę niż ta. Ale jak już macie tą, to weźcie tą i weźcie na 1 na 1. To jest bardzo ważne. Rzucamy kartę pod te i cyk. No chyba, że jeszcze wam pokażę jeden sposób, jak ta karta będzie, wyjdzie. I teraz powinno nam się ulepszyć od razu na czerwoną chyba. A nie, na ochroniarza. No to gdy mamy ochroniarza, to udajemy na fajna. No chyba, że chcecie stąd szybciej wyjść, to bierzecie żółtą tą kartę i dajecie na fajna. Dajecie na 1 na 1, potem wychodzi wam czerwona, znaczy potem wam wychodzi ta niebieska, dajecie fajna dwa razy i git chyba. Dobra, ale tu dajecie fajna i możecie zrobić jeszcze coś takiego. Ale to jest już trudniejsze i lepiej wrzucić kartę. Oczywiście musicie ją mieć w ręce. Bo inaczej wam nie zadziała. I tak naprawdę już możecie wychodzić, jak robicie speedrun. Ale jeszcze wam pokażę tą kartę. A więc... 1 na 1 wrzucacie. W sumie to też możemy wrzucić. I ulepszamy 1 na 1. Kurde, chyba źle zrobiłem i powinienem te tabletki na fajna. Na tym mówię, już możecie uciec z placówki i robić speedruna. A więc dobra, Maura, czyli 1 na 1 to nie zmienia. I macie tą kartę i gdy macie już tą kartę, to w sumie możecie od razu na fajno dawać. I cyk, i cyk. Dobra. All checkpoint doors have been permanently opened. Please evacuate immediately. 11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O cholera, tego nie wiedziałem. Ale czekajcie, się właśnie stało. Dobra, widzimy się za chwilę po prostu. Już jesteśmy i ulepszamy oczywiście to na fajno. Wrzucamy rzeczy, które mamy, które powinno dać się ulepszyć na fajno. Czyli prawie. O, nie, apteczkę, nie, apteczkę, nie. Ulepszamy na fajno, czyli tu E oczywiście zmieniamy to coś i E klikamy to coś. Dobra.
Jak coś nie przejmujcie się. Realnym, znaczy takim serwerze nie ma czegoś takiego. A, dało nam z pistoletu amunicję. To tak nie róbcie. Nie dawajcie tam pistoletu. I wrzucacie tutaj, jak chcecie mieć. I podwoiło nam apteczkę. Więc gdy chcecie mieć najlepszą kartę, która otworzy wszystko, to sobie jeszcze ulepszycie, a jak chcecie robić speedrun, to wychodzicie już. A więc tak. Teraz szybko uciekamy z placówki. Oczywiście uważając na innych uczestników naszej gry. A więc wy macie timelapse, jak ja to szukam. A więc no. A właśnie, jeszcze cukierki możecie wziąć na szybko. A więc bierzecie szybko dwa cukierki, nie więcej. Dwa, bo inaczej wam ręce odpadną i umrzecie. Idziemy dalej, a więc nadal macie timelapse. O właśnie, wracając do tego, tutaj możecie wejść i sobie, jak macie to albo coś innego, to sobie to wziąć. Jak wam nikt wcześniej tego nie wziął, to te SCP-500 leczy na fulla od razu HP, a więc jest pożyteczne. I dalej tajemnic. O właśnie, znaleźliśmy już, a więc otwieramy cyk i szybko uciekamy jakąś windą. Najlepiej się schować na bok, żeby was nikt nie widział, a jak zobaczycie SCP tam 183, to patrzcie się tak wyjście, tak, o tak, to tak bądźcie, to ten, kurde, gdy tam będzie SCP-183, czyli mrugacz, taki, którego już, to idziecie jak najbardziej tu, on tutaj przychodzi, patrzycie tak na niego, krótko, szybko wybiegacie, tak mniej więcej odliczacie raz. A i szybko wybiegacie, on tam się tepie i go odsyłacie. No chyba, że on tak na was. No oczywiście musicie się tak dziwnie ruszać po windzie, żeby go zmylić. Dobra, a więc idziemy. O właśnie, do Alfa Urheda też możecie zjechać, ale nie opłacam wam. Nie opłaca się, ale znaczy opłaca się wam, żeby już później tego nie robić, a więc szybko zjeżdżacie do Alpha Warhead, jak będziecie mieli. Jak nie, to nie szukajcie, to nie jest ważne. Ale jak już macie po drodze, to oczywiście wejdźcie. Macie tutaj, aha, no i broni tu nie ma, XD. Znaczy są, więc możecie wziąć taką broń, oczywiście. Nikt wam nie zabroni wziąć broni. Haha. No dobra, już mamy full broni. Znaczy, przynatowując jedną apteczkę, możemy już rzucić, wziąć to. I wziąć więcej amunicji. Dobra, no a więc stąd szybko wychodzicie. Czapeczka, jak oczywiście tu jest, to bierzecie. Jak chcecie, żebym mu mówił czapeczkę, to piszcie, wszystko mogę mówić, każdą broń, każdy przedmiot, każdą klasę, każdy coś. Oczywiście odsyłacie windę, żeby wróg nie miał tak łatwo, żeby tam dojść. Oczywiście współpracujecie z Rebelią Chaosu, czyli takimi zielonymi, z maskami dziwnymi. Na ochroniarzy staracie się uważać. Oczywiście jak ktoś chce, to może to wziąć, ale to jest beznadziejne. No właśnie, i tutaj jest taki wazon, który zamraża. Mieliśmy to w innym odcinku. O, jak ładnie. Tutaj macie mikrohida, oczywiście możecie wziąć za adrenalinę, wam nawet polecam za adrenalinę, bo możecie to w ulepszarce zamienić na przykład na
jakąś inną rzecz. Jak chcecie, żebym omówił mikrohida, oczywiście piszcie. Mogę omówić każdy przedmiot. Cukierka tak nie za bardzo, chociaż uda się pewnie. Oczywiście broń w ręce, żebyście mogli strzelić zawsze, w każdym momencie, jeszcze w sekundzie. I timelapsik, jak znajdziemy wyjście. O właśnie, znaleźliśmy ciekawe miejsce, do którego oczywiście możemy wejść, ale tu nic nie będzie. Tylko dlatego ciekawe, bo mamy tu kolę. A więc wyrzucamy, a więc albo zjadamy te cukierki, czyli to możemy zjeść. Nic się nie stanie takiego. I to też możemy zjeść i też się nic nie stanie. I możemy wziąć kolę zamiast cukierków. I możemy wypić kolę. Tylko pamiętajcie, żeby wtedy brać oczywiście apteczki, bo wam życie schodzi. A więc bierzecie apteczki i to oczywiście tarczę najpierw atakuje i potem HP, na HP jedzie. I to wam daje boosta jakby i nie kończy się wam w ogóle stamina, jak widzicie. A to nie, stamina się wam kończy, gdy macie kole, tylko że ten cukierek chyba sprawił, że nie mam, czy coś tam. Ale spokojnie, ja wam mówię, to wszystko jak oczywiście... Będziecie chcieli. A więc timelapsik. A właśnie. Widzicie pewnie tu testę. To nie wchodzicie w nią, bo umrzecie, gdy jest ten prąd. Tylko czekacie, aż ona się wystrzeli i wtedy przychodzicie. No, troszeczkę trudne to jest. Dla niektórych początkujących. O, kolejno. A więc timelapsik. O, właśnie, w ogóle tam zamknięte są drzwi. Biegniecie, cyk i myk. Cyk, cyk. No, dobra, właśnie, gdy macie możecie coś wyrzucić, akurat ja mi nie schodzi HP, bo mam bunda, więc apteczki nie wyrzucajcie. Wyrzućcie na przykład, jak macie ten sam to wyrzućcie jedną apteczkę. Chyba, że ten, znaczy, nie wiem, jak wam się opłaca, ale mi się nie opłaca, ale dobra, nie bierzcie. Jak macie, jesteście na poli, to bierzcie, nie jesteście na poli, to bierzcie. Na przykład apteczka, tutaj mamy orzeczkę. Mamy, a więc sobie zapteczkę, weźmiemy żarówkę. Nie chcecie, żebym mówił, jak ona działa, to piszcie oczywiście. Właśnie się zamknąłem, a więc timelapsik. I gdy znajdziecie takie coś, gdzie jest napisane karta wymagana i takie Wi-Fi jakby, to otwieracie. Ja tu trafiłem na gate'a A. Przesyłacie sobie windę, zamykacie i zjeżdżacie gate'em A. To jest po stronie chaosów, a więc lepiej dla was, jak się teraz zrespią. O, choinkę tu walnęli. A gdy gdy są NTF-y, to po prostu staracie się przeczekać albo ich z ukrycia atakujecie. No i teraz przez to, że byliśmy tam, w głowicy Alfa, czyli Alfa Warhead, to mamy tutaj gotowy i możemy odpalić. O, proszę bardzo. Możemy odpalić. I ktoś może to wyłączyć, gdy jest w placówce i akurat przechodzi obok windy, ale Warheada. I wy oczywiście biegniecie tam. W sensie prosto z tamtej windy, no chyba, że tam się respicie. Skręcacie, po prostu idziecie tym chodniczkiem jakby. Tutaj może NTF nadlecieć. A gdy się zrespił, to oczywiście strzelacie, no chyba, że już go nie ma. Oczywiście idziecie takim korytarzem i nic się wam nie stanie. I gdy się ktoś spyta, czy zachowa się i ten, no to się zachowa. Widzicie? Zachowało się. Tylko jakieś inne rzeczy się nie zachowały. A, na przykład AK3 jest beznadziejny w tej grze. A więc bierzecie sobie swoją broń, którą mieliście, bo ona jest lepsza, podejrzę. Piątkę sobie możecie zostawić, to możecie wywalić i wziąć sobie 500. No i tak naprawdę już jesteście wygrani. I czekacie, aż wysadzi się Warhead. Czyli daj naprawdę timelapsik, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda.
czyli widzieliście po prostu takie trzęsienie ekranu i teraz wszystkie windy zostały zablokowane, czyli ta tutaj jest zablokowana jakimś dodatkowym wejściem. A więc to byłoby na tyle w tym filmie i piszcie w komentarzach, co następne mam przetestować, jakiegoś SCP, czy jaki przedmiot, czy coś. No. A więc... tak, to byłby koniec. I na razie. Czy dobranoc, albo pa, po prostu. Widzimy się w następnym odcinku.